Cześć, witam Was na kanale KME. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o regulacji luzów zaworowych w silnikach spalinowych. Powszechnie uważa się, że najlepszym rozwiązaniem w silnikach przystosowanych do instalacji gazowej LPG jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego. Jest to oczywiście prawdą. Jest to najmniej obsługowe rozwiązanie, najmniej absorbujące nas jako użytkowników tych samochodów. Tutaj trzeba dbać tylko o wymianę oleju na czas, tak aby te kompensatory hydrauliczne działały prawidłowo. Tutaj mamy takie dwa rozwiązania. Może być to regulacja luzu zaworowego poprzez dźwigienkę z kompensatorem hydraulicznym, bądź też szklanka hydrauliczna, gdzie tutaj ugina się popychacz. W tym momencie jest pusta. Gdy dostanie odpowiednie ciśnienie oleju, odpowiednio reguluje się ten luz zaworowy. Jednakże nie wszystkie silniki, nie wszystkie konstrukcje są wyposażone w hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Mamy także rozwiązania z regulacją luzów zaworowych w sposób mechaniczny. Tudzież w starszych konstrukcjach są stosowane śruby do regulacji zaworów. To w nowych konstrukcjach ten luz zaworowy regulujemy poprzez wymianę bądź szlifowanie płytki zaworowej albo poprzez wymianę pastylki zaworowej, która idzie pod szklankę. Ten zabieg jest droższy zdecydowanie od regulacji chociażby śrubą, ale też czasami bardziej skomplikowany. Warto też interwałowo sprawdzać te luzy zaworowe, ponieważ w drastycznych przypadkach może to doprowadzić do wypalania gniazda zaworowego, gdy ten zawór będzie podparty zbyt długo. Silnik ma mniejszą sprawność i będzie się przegrzewał i stąd ten luz zaworowy będzie się jeszcze zmniejszał. W drastycznych przypadkach trzeba wymontować silnik tak do regulacji tego luzu zaworowego, ponieważ w niektórych samochodach, aby rozpiąć rozrząd i zdemontować wałki rozrządu, jest to niezbędne. Też bardzo pracochłonne, czasochłonne i kosztowne w konsekwencji. Więc tutaj warto przy wyborze samochodu, czy przy zakupie, czy przy wyborze samochodu, który będzie zasilany paliwem LPG, zagłębić się w temat i zwrócić uwagę właśnie, jaką w swoim samochodzie mamy regulację luzów zaworowych. Objawem nieprawidłowego luzu zaworowego, bo z reguły ten luz zaworowy jest zbyt mały, ale są też przypadki, że jest zbyt duży, ponieważ czasami uszkodzi się chociażby hydrauliczny popychacz czy hydrauliczna szklanka. Gdy mamy ten luz za duży, słychać charakterystyczne stukanie w silniku dobiegające z okolic głowicy wałka rozrządu. Wtedy prawdopodobnie uszkodzony mamy hydrauliczny kompensator. Raczej to się nie zdarza w mechanicznych rozwiązaniach, żeby ten luz zaworowy był zbyt duży. Tutaj mamy przypadki, które idą w drugą stronę. Ten luz zaworowy jest w miarę eksploatacji silnika coraz mniejszy. Spowodowane to jest tym, że gniazdo zaworu się opuszcza, zawór, aby domykać odpowiednio całą przylgnią, podnosi się do góry i wtedy ten luz zaworowy jest coraz mniejszy. O takim standardowym objawem tego, że możemy mieć zbyt małe luzy zaworowe, może być nierówna praca silnika na biegu jałowym, może być szarpanie przy ruszaniu, może być wypadanie zapłonów, może być też spadek mocy tego silnika. Także gdy macie takie objawy, gdy w waszym samochodzie dzieje się coś niepokojącego, warto zwrócić na to uwagę i sprawdzić właśnie luzy zaworowe. W niektórych przypadkach, tam gdzie w silnikach dość mocno wysilonych bądź motocyklach, przy regulacji luzów zalecana jest też wymiana zaworów. Tutaj chodzi o zawory właśnie tytanowe bądź z trzonkiem wypełnionym sodem. Są to rozwiązania, które kiedyś wypłynęły początkowo z motorsportu, ale teraz są również stosowane w niektórych silnikach powszechnie. I tutaj też warto doczytać, dopatrzeć, czy w naszym silniku taki zabieg nie będzie konieczny, że może się okazać, że trzeba będzie zdemontować głowicę, dać ją do specjalistycznego serwisu, który zajmuje się obróbką takich rzeczy, wymienić zawory i od nowa wyregulować luz zaworowy. Nie jest to może zbyt często spotykane, ale zdarza się, więc warto na to zwrócić uwagę. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań w komentarzach.
postaram się wyjaśnić wszystkie zagadnienia, o które mnie zapytacie. Cześć.